Dosłownie zasypaliście mnie linkami do nowej, świetnej produkcji najbardziej magicznego psychologa w tej części świata. I nie mówię wcale o Słuchaju. Kurwa, to jest takie niby małpa. Kurwa, całymi dniami tam siedziałem. Kurwa. Tak jak byłbym specem do masakrowania starszych ludzi, to nie brzmi dobrze. I szczerze mówiąc, długo się zastanawiałem, czy w ogóle coś na ten temat kręcić, bo ja na przykład mam déjà vu i mam wrażenie, że gość jest jakimś cyborgiem i po prostu się zapętlił. Więc właściwie to co nowego można jeszcze powiedzieć w tym temacie? No, w zasadzie to kilka rzeczy można i powinienem był to zrobić wcześniej, bo uważam, że poprzedni film nie był doskonały. I oczywiście oprócz analizy i kontrargumentów, które też się tutaj pojawią w dalszej części filmu, chciałbym nawiązać jeszcze raz do tego filmu, który nagraliśmy z Gargamelem. Wiem, jak działa internet. Chyba najpiękniej na świecie, powiedział to Bartek, generator frajdy. Szczególnie, że ludzie nie chcą prawdy, nie? W opiniotwórczym kontencie najważniejsze jest to, żeby krew się lała. Nie chodzi o to, żeby dojść, kto co zrobił, kto komu zrobił, czemu to jest złe albo coś. Nie, wystarczy, że ktoś kogoś gnoi i to już jest wystarczające dla ludzi. Więc jeżeli zależy wam tylko i wyłącznie na krwi, to nie wiem, może ugryźcie się czy coś, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Analiza czarodziejskiego myślenia pojawi się w dalszej części filmu, więc jeżeli nie obchodzi was totalnie nic, co mam do powiedzenia, to możecie sobie... Cała masa osób z tym pierwszym filmem się zgodziła, ale pojawiły się też komentarze, które zawierały konstruktywną krytykę i które nam wytknęły, że właściwie to posłużyliśmy się tak samo płytką argumentacją jak ta w filmie Czarodzieja. I muszę przyznać, że jest w tym trochę racji, ale nie wycofuję się z poglądu, że Czarodziej uprawia starcze pierdolenie i prawdopodobnie znalazł sobie już w tym jakiś sposób na życie, a jego odbiorcy są niereformowalni i jak tylko powie im się, że wszystko jest z nimi okej, tylko ze względu na czasy, w których się urodzili, to po prostu zaczynają go nosić na rękach. Ale też nie chciałbym, żeby moje słowa były lustrzanym odbiciem tego starczego pierdolenia, czyli okej, w takim razie z młodymi jest wszystko okej, są perfekcyjni, a tylko ci starsi są jacyś pieprznięci i tylko sobie bełkoczą. W tym starszym filmie trochę nam zabrakło takiego zdystansowania się do zero-jedynkowego, czarno-białego poglądu. Wiecie, jedni są dobrzy, drudzy są źli. Nawet jeśli mieliśmy inne intencje, to nie zostały one wystarczająco dobrze podkreślone. Bo sam uważam, że to wcale nie jest tak, że absolutnie nie trapią nas żadne niepokojące problemy czy tendencje, które są charakterystyczne dla obecnych czasów. Na przykład według Światowej Organizacji Zdrowia od 2005 do 2015 roku liczba osób cierpiących na depresję wzrosła aż o 18% i cierpi na nią ponad 300 milionów osób na całym świecie. To są oficjalne dane, ale jeżeli doliczymy do tego tą całą szarą strefę, która składa się z osób, które nie udały się do specjalisty albo nie przyznają się do tego ze względu na jakiś wstyd czy lęk czy niepewność, no to otrzymalibyśmy dużo, dużo większą liczbę. Depresję można już nazwać chyba chorobą cywilizacyjną i te statystyki, o których mówiłem, dotyczą wszystkich grup wiekowych. I tak, są badania, które pokazują, że social media, w które większość młodych ludzi jest już zanurzona, mogą zwiększać szanse zachorowania na depresję. Spójrzmy też na raport z badań KBPN Młodzi 2016. Można zauważyć mały, ale jednak wzrost częstości w porównaniu do 2013 roku deklaracji, że życie bez internetu byłoby nudne, puste lub pozbawione wartości. 58%, wzrost o 7%. Badanym zdarza się nie dosypiać lub spać za krótko przez to, że do późnej nocy siedzą w internecie. 52%, wzrost o 6%. Ale już na przykład mimo, że młodzi coraz częściej nawiązują bliskie związki z innymi użytkownikami w internecie, 49%, wzrost o 4%, to częstość deklaracji, że młodym zdarza się woleć spędzić z kimś czas w internecie zamiast wyjść gdzieś z innymi, pozostaje bez zmian, a więc internet wcale nie musi odbijać się negatywnie na relacjach międzyludzkich. To jest właściwie tylko malutki wycinek tego, co można byłoby powiedzieć w tym temacie i o niektórych rzeczach jeszcze wspomnę później, ale największym moim problemem z pitoleniem Czarodzieja jest to, że nie wnosi ona absolutnie niczego, a jedynie podżega do nienawiści jednej grupy wiekowej do drugiej, tylko ze względu na czasy, w których się urodziła. To jest rzecz, która jest kompletnie niezależna od własnej woli, ale w mniemaniu osób, które głośno biją brawo Czarodziejowi, już upoważnia ich do stawiania się wyżej, bez względu na to, co sobą reprezentują, kim są, jakie są ich wartości i dokonania. Właśnie dlatego tak łatwo zdobywa mu się publikę, bo wszyscy przecież lubią być gładzeni po główce i kiedy jeszcze szepcze im się do łóżka, że i nie martw się, to oni wszyscy są jacyś pomyleni, to z tobą jest wszystko okej. Mimo, że nie zna osobiście nawet procenta swoich odbiorców. I ja też nie znam.
czy negatywne przypisywanie jakichś cech do danej grupy tylko ze względu na przynależność to nie jest czasem rasizm? I tak, rasizm nie odnosi się jedynie do pochodzenia rasowego, ten termin już dawno został rozszerzony, ale mniejsza już o nazewnictwo, ten sposób myślenia jest jakimś świadectwem zgorzknienia czy zamkniętej głowy. Przejdźmy do kolejnej części filmu, tego na co czekaliście, czyli analizy. Kurwa, całymi dniami tam siedziałem, kurwa. Będzie ta jakość, którą już bardzo dobrze znacie. Kiedyś to było, teraz to nie ma, kurwa. Szkoda, że najczęściej te słowa to słyszę od 16-latków gdzieś tam w internecie. Ewentualnie ulubione zajęcia 16-latków czy tam dzieciaków w necie to jest takie wklejanie teraz takiej małpy, że to jest niby typowy Polak i pisanie różnych tekstów, że mega cebulackie. Szkoda, że ja na przykład kurwa większości takich tekstów w życiu na uszy nie słyszałem, więc... Kolejny raz trzeba komuś tłumaczyć memy. Takie obrazki, o których mówisz, z podpisem na dole, zazwyczaj przedstawiają przejaskrawiony obraz, przejaskrawiony komentarz jakiegoś stereotypowego zachowania. W tym przypadku negatywnych przywar naszych rodaków. I nie muszą wcale być cytatem. I dlaczego to jest takie dziwne, że akurat 16-latkowie to robią, czy udostępniają? Przykre jest to, że ci dzieciaki chwalą się własnym życiem w necie, pod przykrywką jakiejś kurwa niby małpy. I jakim torem myślenia doszedłeś do tego, że to ich własne zachowania czy sposoby myślenia? Po prostu ludzi wkoło wkurza takie pieprzenie, ale z jednym muszę się zgodzić, to znaczy to, że te memy z małpą zostały już na tyle przeforsowane, przemielone, że przestały już służyć czemukolwiek. Nie mieliśmy nic. Myśmy kurwa biedni, brudni, ale szczęśliwi. Przez to, że nie mieliśmy nic, to chyba było wszystko w ogóle, to było najfajniejsze. Bo jeśli nie masz nic, to dbasz o to, co masz. A my mieliśmy tylko siebie, jako ludzi. Przez co chcąc, nie chcąc, kurwa, dbaliśmy o siebie nawzajem. Były kłótnie, ale były, kurwa, musiałeś się pogodzić, musiałeś się przeprosić, musiałeś się przyznać do winy. Dalej niezmiennie mam wrażenie, że mówisz o jakiejś wyimaginowanej komunie. Ale okej, to co mówisz, w sensie, że im więcej ludzie mają, tym mniej szanują to, co mają, wydaje mi się zgodne z prawdą. Tylko kim są ci my, o których mówisz? Jeżeli mówisz o ogóle społeczeństwa, to nawet u schyłku PRL-u nie było tak, że nie istniały nierówności społeczne. Sorry, ale nie wszyscy musieli mieć mało i nie wszyscy musieli biegać brudni i biedni i jeść piach. I chyba co najważniejsze, stan posiadania wcale nie musi oznaczać konkretnego stosunku do ludzi. Przecież można być bogatym i dalej uważać przyjaźń za jedną z największych wartości w swoim życiu, więc... Bo wiedziałeś, że jedziemy dalej, a teraz... Nie podoba ci się, spierdalaj. Teraz kurwa 12-latek, rozumiesz, na Facebooku ma kurwa 3500 znajomych. Chuj z tym, że nie zna ani jednego. Chuj z tym, że nie zna samego siebie. Ale ma. Co to w ogóle znaczy nie zna siebie? I znowu snujesz jakieś niepoparte niczym wnioski. To co przedstawiasz to znowu jakieś mega skrajne przypadki. Nawet tak jak sobie przejrzałem ludzi, którzy znajdują się w mojej grupie, a mam bardzo zróżnicowaną grupę wiekową za odbiorców, to również nie zauważyłem, żeby taka sytuacja była normą, więc śmiem twierdzić, że wyssałeś sobie to wszystko z tyłka tylko po to, żeby pasowało ci to do całej narracji zepsutego świata. Inna sprawa. Powiedzmy, że częściowo wychowałem się w erze internetu. Częściowo, bo komputer i internet dostałem dopiero na komunie. I to jest taka subiektywna obserwacja samego siebie i ludzi, z którymi się trzymam, czyli nie twierdzę od razu, że tak jest, ale my wszyscy używamy, jeżeli już się komunikujemy ze sobą, to używamy to po to, żeby mieć w ogóle ze sobą kontakt. Wszyscy rozjechaliśmy się po całej Polsce na studia, a powiedzmy, nie wiem, takie komunikowanie się na Messengerze to jest szansa na podtrzymanie kontaktu, na opowiedzenie co u nas, jakie są nasze dalsze plany na przyszłość i tak dalej, albo na przykład zorganizowanie jakiegoś wspólnego spotkania i dogadanie terminu. Najlepszym przedmiotem, kurwa, jaki w szkole mieliśmy, to był WF. Każdy czekał na WF pograć, kurwa, mimo tego wracałeś do domu, rzucałeś plecak, zapierdalałeś na boisko, kurwa, na boisko, na polanę, gdzie, kurwa, z dwóch kamieni była ustawiona na bramka i z dwóch kamieni druga. To było boisko. I, kurwa, całymi dniami tam siedziałeś. W wakacje to trzeba było cię siłą ściągać z pola, obdarte, kurwa, wszystko. Teraz orliki oświetlone, kurwa, trawki, trybuny, pusto. W czasy, wakacje, kurwa, pusto.
Ja widzę tylko ludzi w moim wieku. No tak, śmiało można powiedzieć, że patrząc na ogół z aktywnością fizyczną wcale nie jest idealnie. Ale mimo wszystko ja tam dalej widzę dzieciaki, które wychodzą sobie na orlik albo grają w gałę gdzieś pod blokiem. Ale sport to nie tylko granie w kulkę, można przecież jeździć na rowerze, można chodzić na siłownię, uczęszczać na sztuki walki, na zajęcia z tańca, cokolwiek. To już nie jest takie łatwe do zauważenia. Niemniej jednak z diagnozy aktywności fizycznej, która została przeprowadzona w 2016 roku i dotyczyła dzieci z przedziału od 9 do 17 lat, wynika, że wcale nie jest aż tak tragicznie. Tworzono tam indeksy, porównano z innymi państwami i Polska otrzymała ocenę 3 na 5. Wzięto pod uwagę takie kwestie jak sport w szkole, sport z rówieśnikami czy rodziną i kilka innych kwestii. To są wyniki, które świadczą o przeciętnej sytuacji na tle Europy, ale wciąż nie jest tak tragicznie, jak mówisz. Nie wiem, gdzie jest młodzież. Nie wiem, się kurwa chowałem, czy nie wiem. Ewentualnie siedzą na tych trybunach, walą browary. No właśnie. Walą browary, kurwa. Dzisiaj, jak jesteś 15-latkiem, się nie napierdolisz. Jesteś nudziarzem, rozumiesz? Naćpać, poruchać, napierdolić. Takie mamy czasy. 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 Za moich czasów, chłopie, by się ktoś napierdolił, to by był zdyskryminowany. Nikt by się nie chciał z nim zadawać, bo każdy z nas miał wbite, że tak się kurwa nie robi. Bo każdy z nas miał wbite, że tak się kurwa nie robi. Bo każdy z nas miał wbite, że tak się kurwa nie robi. Nie, pozwólcie, że tego nie skomentuję. A propos zawodów. Kiedyś każdy chciał być policjantem, lekarzem, dentystą, prawnikiem. Teraz chcę być youtuberem, kurwa, blogerką, rozumiesz? No tak, bo może dlatego, że nie było wtedy YouTube'a jeszcze, to jak dzieci mogły chcieć zostać youtuberami. Powiem ci szczerze, że nawet mi trudno przychodzi wymyślenie zawodu, który jeszcze nie istnieje. Ale czy w ogóle jest coś złego w chęci prowadzenia kanału na YouTubie? Przecież sam wylewasz swoje mądrości na Facebooku, więc może to problem jest z platformą. Kurwa, ambicja dziecka to jest pokazywać, jak się robi największą watę cukrową, albo jak się robi unboxing, kurwa, trzech chińskich rzeczy z chińskiego sklepu, nie? No to są kurwa marzenia dzisiejszej młodzieży. Czemu od razu zakładasz, że dzieciaki muszą dążyć nie do robienia własnego wartościowego kontentu, tylko do robienia jakichś challenge'y czy jedzenia kupy na wideo? Przez co on ma napchane waty do głowy, że nie trzeba się uczyć. Nauka to gówno, wiesz. Zrobisz magistra, kurwa, idziesz na zbywak, albo idziesz do McDonalda. Czemu non-stop wrzucasz ludzi do jednego worka? A propos idoli. Kiedyś idol to był idol, każdy go miał. Czy to był kurwa piłkarz, piosenkarz, ale każdy go miał, każdy go kurwa wspierał. Idol jak się wypierdalał, to się go podnosiło. A teraz masz idola, powiedzmy, jest to człowiek A. Człowiek A zostanie zhejtowany przez youtubera i ty już go nie lubisz. Pierdolisz, jebać go. On się wyjebał, to po nim plujesz, kurwa. Ach, no wiesz, bardzo dziwne. Weźmy sobie twój przykład. Skoro twoja działalność w internecie głównie opiera się na przekazywaniu innym swoich poglądów, jeśli ktoś zauważy, że pieprzysz głupoty, na przykład gloryfikujesz napieprzanie własnych dzieci... My nie podawaliśmy rodziców do sądu, my dostawaliśmy w pierdol. To już było. To czemu cię to tak dziwi, że od razu zostaniesz skreślony w jego oczach? Co proponujesz? Może bezmyślne podążanie za swoimi idolami? No panie czarodzieju, myślałem, że usłyszę słowa, że dzisiaj to młodzież bezmyślnie, ślepo podąża za swoimi idolami i przez to robią same głupie rzeczy i marnują sobie życie i skończą pod mostem. Tak się teraz ludzi traktuje. A propos właśnie wyjebania się. To kurwa żyje w czasach, gdzie największą radość, największą kurwa daje to, jak tobie się nie udaje, rozumiesz, jak się wypierdalasz, jak ci nie idzie, jak jesteś kurwa poniżany, jak cię kopią, to ci nikt nie pomoże. Tylko kurwa podbiegnie, będzie kopał kurwa z tłumem. W takich wartościach żyje kurwa zazdrości i nienawiści. To jest bardzo ciekawe, bo taki stereotyp odnośnie polskiego społeczeństwa i jego negatywnych cech istnieje odkąd pamiętam. I mam takie wrażenie, że wraz z młodą krwią on znika i bardzo dobrze. Kiedyś kurwa ktoś się wypierdał, się go podnosiło, obczepywało, szło dalej kurwa. Już się nic dzisiaj nie zdarzy. Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim głowę do snu złożę, modlitwę moją zanoszę Bogu Ojcu i Synowi. Dopierdolcie sąsiadowi, dla siebie o nic nie wnoszę,
Tylko mu dostajcie, proszę. A, no tak, rzeczywiście. A film Koterskiego Dzień Świra to jest kurwa pewnie o młodych let's playerach, co nie? Dzisiejsza muzyka to jest jakiś tam tytuł i końcówka. Trap. To jest dzisiejsza muzyka. Kiedyś kurwa wspomagało się swój autorytet. Chodziło na jego filmy, kupowało jego płyty, kupowało podkoszulki z jego podobizną. Teraz ściąga się kurwa płyty z neta. Niech umiera kurwa z głodu. Niech nie tworzy, niech zapierdala do roboty. Bo nie może mieć lepiej niż ty. Bo nie może mieć lepiej niż ty. Co ty w ogóle gadasz, człowieku? Przecież ty pewnie nawet nie kiwnąłeś palcem, żeby zrozumieć, jak działa dzisiejszy rynek muzyczny, a o to nie jest trudno. Opowiadałem o tym dużo w moim wideo eseju, ale tak pokrótce. Po pierwsze, wielkie zaskoczenie. Dzisiejszy rynek muzyczny jest dopasowany do dzisiejszych form konsumpcji i dystrybucji. Płyty mają dzisiaj wartość bardziej symboliczną, ale ludzie dalej je kupują i raperzy jakoś zdobywają platyny. Naprawdę nie sądziłem, że będę musiał to kiedykolwiek komukolwiek tłumaczyć, ale posłuchaj, muzyki dzisiaj się słucha głównie na serwisach streamingowych, takich jak Spotify, SoundCloud czy YouTube, a piracenie muzy to już jakieś harde czasy Emule czy Kaza, czyli prawdopodobnie jakiś 2005 rok. Mercze, czyli jakieś ciuchy czy inne rzeczy, które sprzedają twórcy albo są sprzedawane pod ich blogiem, chyba nigdy nie miały się jeszcze tak dobrze. Więc ludzie dalej kupują ciuchy, kupują płyty i chodzą na koncerty. Słuchacze, mimo że mają muzykę za darmo, to i tak wydają pieniądze, żeby w jakiś sposób oddać hołd swojemu ulubionemu artyście. Ja się cieszę, kurwa, że jestem inny. Że kurwa jestem jakimś pierdolonym dinozaurem. Bo cieszę się, że takich ludzi jak ja jest jeszcze sporo i trzymamy się razem. I kurwa, zawsze będę daleki, kurwa, od tego, jak się dzisiaj młodzież zachowuje. Widzę, że czarodziej już tak mocno wszedł w rolę starego dziada, że sam wyparł z siebie część świadomości. Z tego, co się orientuję, to jest on jeszcze przed 30. Ja mam aktualnie 21 lat i tak w sumie, czysto teoretycznie, to moglibyśmy się nawet kumplować, bo wiecie, już od pewnego wieku różnica w latach nie jest aż taka zauważalna. Ale czarodziej sam sobie implikuje, że jest jakimś pieprzonym starcem. Ale wiesz co, chciałbym, żeby ta młodzież w pewnym momencie to pierdolnęła. Jebła tym i po prostu wyszła do siebie. Pokochała siebie nawzajem, poszanowała siebie nawzajem, nawzajem się wspierała i po prostu zapierdalali zajebistą energią przez życie. A nie takim kurwa jadem pierdolonym, który jest teraz po prostu modny. Jesteś fajny. Nie może ci być dobrze. Musisz się wyjechać wtedy zdalnie. Nie mam zielonego pojęcia, co się stało w tym fragmencie, ale może już lepiej przejdę do podsumowania. Mam pełną świadomość, że bardzo możliwe jest, że czarodziej zrobił to specjalnie. Nieważne jak mówią, ważne, że mówią. A jak pamiętamy, jego poprzedni film dał mu bardzo duży rozgłos. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to granie na najbardziej podstawowych emocjach i instynktach i dopasowywanie tych wszystkich historyjek w ten sposób, żeby pasowały do jego narracji. Bo to daje mu poklasku ludzi, którzy dzięki temu poczują się znacznie lepiej. Ja to widzę w ten sposób. Jest Miras, lat 45. Już za stary w swoim mniemaniu, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu i za młody, żeby umrzeć. Jedyne co ma, to zlepki wyidealizowanych, cudownych wspomnień z dzieciństwa. A dzieciństwo ma to do siebie, że kojarzy nam się z beztroską, brakiem zmartwień, brakiem obowiązków. Ha! Kusząca opcja, żeby uciec w ten świat. Tylko że pamięć, moi drodzy, i mózg nie działa w ten sposób, że rejestruje i nagrywa. I nie odtwarza obrazu jeden do jednego, tylko próbuje go zrekonstruować. Co dzieje się, gdy nie pamięta wszystkiego? Uzupełnia luki, najczęściej zniekształcając obraz. A przecież życie wedle prawdziwych i jedynych prawidłowych wartości jest otuchą wobec tego krwiożerczego, brutalnego i odczłowieczonego świata. Dziękuję.